Przed chwilą Warszawa usłyszała komunikat wojenny dowództwa obrony Warszawy. Usłyszała go nie tylko Warszawa, usłyszał go cały świat, albowiem te słowa, które idą stąd z Radia Polskiego, idą przez krótkofalówki i obejmują prawie że całą kulę ziemską. Odbyły się dzisiaj na Warszawę 3 naloty. Do południa był nalot rozpoznawczy, wczesnym popołudniu nalot na kierunku na Bielany, gdzie huczały bomby, a później w godzinach popołudniowych, 5, 6, odbył się nalot już na centrum miasta. Brało w nim udział około 40 samolotów, z tego zostało zestrzelonych przez ogień naszej artylerii przeciwlotniczej 7 samolotów. Mieliśmy poza tym w ciągu popołudniowych godzin ogień artyleryjski. Znowuż ciężkie granaty i szrapnelogranaty biły w mury miasta, znowuż rozrywały miasto, te mury, znowuż raniły i zabijały. Ogień był kierowany bezpośrednio na centrum miasta. Teraz, kiedy te słowa słyszy Warszawa, słyszy jednocześnie rozgrywający się bój. Na Pragę i na Wolę idzie silne natarcie nieprzyjacielskie. Słyszy go cała Warszawa. Słyszy ogień artyleryjski, słyszy eksplozję granatów, słyszy eksplozję szrapneli, dochodzi do niej pogłos karabinów maszynowych, ostry głos ognia palby karabinowej. Wie o tym, że żołnierz się bije. Warszawa słucha i ten żołnierz, który bije w tej chwili, który w ulewie ognia stoi nieustraszony, który odpowiada ogniem na ogień, który się nie cofa, który zaciśniętymi zębami trwa na swoich pozycjach, musi czuć za sobą Warszawę mocną, zespoloną z nim, zjednoczoną. Niechaj tam na Pragę i na Wolę dotrą jutro kobiety polskie, dotrą warszawianki. To nic, że Praga daleko. Żołnierz musi czuć, musi widzieć, że Warszawa jest mu wdzięczna za jego ciężką pracę bojową. To jest bój ludzkiej woli, nerwów, duszy i serca. Warszawa walczy i żołnierz broni się w łoskocie artyleryjskiego ognia, w palbie karabinowej. W tej chwili jeszcze jeden odpiera szturm nieprzyjacielski. Niech mężnemu sercu naszych żołnierzy towarzyszy mężne serce Warszawy.